Tamtej! Wsyp mi to już. No wsypuj. Nie. Widzicie, nie udało się dograć do końca samego. A jakby co, to witajcie we wtorek. Tak późno zaczęłam, ale od rana to ja robię. A to deszcz padał, to tak wiecie, szaro-buro, ponuro. Potem wzięłam się, wiecie za co, za robienie kopytek. Teraz miałam robić pierogi, ale oni się rozłożyli z tymi bebeczkami na Dzień Matki. No więc wiecie, jak to jest. 1/4 to ile? To 1/4, tam jest szklaneczka taka na 1/4, miarka taka. Ale to podwojona porcja, to ile mam dać? Wiesz? Tak. No, także widzicie, tutaj mam stolnicę. O, tutaj mam kopytka, to już właśnie zrobione. Tutaj jest... Czyli dwie takie. Tak, a tutaj jest tłuszcz ze skwarków, ale on będzie najwyżej na smażenie tych kotletów schabowych, bo to jest taki, wiecie, no jak to się słonina kupuje w sklepie, no to z takiego czegoś, nie? Zaraz mi cukiernicę zbiją. Ja jeszcze jestem nieogarnięta, to ja wam się nie pokazuję, tu kosz na śmieci jest, także tak jak widzicie, tutaj jest właśnie kopytka, a tutaj już wzięłam się za i szafka, jak zwykle, jak nie jedna, to druga. Wzięłam się za co? Za pierogi. Mam robić pierogi, ale tak stwierdziłam, że nie wiem, czy teraz je lepić, czy nie. Bo zaraz na angielski muszę się zebrać razem z Antoszkiem. A tutaj już bałagan, jak to zwykle bywa. A tutaj właśnie na kompostownik to idzie, to trzeba będzie wynieść razem z tamtym i już. I tak to właśnie wygląda. Bałagan, cały bałagan. No i moje kucharze. Z dwie dawa. Teraz wlewasz. O tak weź. Zejdziesz? No. Już, zlałem. Oka, zlałem. Dobrze, zaraz. No, moje kucharze już tutaj kończą to swoje wypieki, znaczy kończą robić masę. O, ciekawe, co im z tego wyjdzie. Ale Julka umie piec, to wiecie. Będzie to dobrze. Antek ma też zabawę fajną, także myślę, że... Gdzie to dać? Myślę, że dobry pomysł sobie Julka tutaj wymyśliła, żeby Antek też miał jakieś zajęcie. Proszę mnie tu nie stresować, jak ja zaraz tutaj...
A tym razem sobie wybrała właśnie przepis. Sama sobie wybrała, znalazła go sama w internecie. Nie wiem skąd ten przepis ma. Także sama go wybrała, sama sobie składniki przygotowała, sama je kręci i sama ma upiec. A ja jadę oczywiście na angielski przy okazji do tego Lidla, o którym wam wczoraj mówiłam, ale to będzie w innym odcinku, to będzie w holu zakupowym. No. Także ja idę chyba się już zbierać, bo to już 10 po... Po trzeciej. No, także 10 po trzeciej idę się zbierać. Bo trzeba się jakoś ogarnąć po tym lepieniu, znaczy nie, po nie lepieniu, tylko po robieniu kopytek trzeba się ogarnąć. Także dobra, bo i tak mnie nie słyszycie, bo ja tutaj warczy mi. Dobra. Dzień dobry, dzień matki. Tutaj mam resztki mojej kawy. Znaczy resztki, jeszcze pół kawy mam. Idziemy teraz na taras zobaczyć, jaka pogoda. Czy jest ciepło. Także dzień dobry, dzień matki. Później jak już się ogarnę, to złożę oczywiście życzenia wszystkim mamusiom. A teraz jeszcze jestem taka jeszcze trochę nieogarnięta, bo to wiecie, jak to jest. Także idziecie tylko ze mną, tylko musi zaraz, bo nie wyjdziemy. Dobra, ładna pogoda jest. Słońce świeci. Tutaj trochę cienia jest na tarasie, więc aż tak ciepło nie jest. Znaczy tutaj wiecie, ale tutaj już słoneczko świeci z tej strony. Tam. O, i taką pogodę mamy w Dzień Matki. I tutaj wam nie pokazywałam chyba tych begonii, bo te begonie kupiłam na targu. Tak, kupiłam na targu po 2 zł. Także one były na targu u nas po 2 zł. I tak myślę, że w czwartek pojadę, czyli jutro. Właśnie. I jeszcze dokupię begonii. Mam jeszcze jeden kosz. I może bym właśnie w ten kosz posadziła. A to jest ta... coś tam, zapomniałam jak to się nazywa. I to było po złoty 50. Także jeden mam taki właśnie niebieski. Za złoty 50. Te begonie wtedy kupiłam 3 po 2 zł. Tutaj są te moje bratki, ale te moje bratki to chyba one będą już, wiecie, przekwitać. Trochę ich zmoczył deszcz, ale no wiecie, jak to jest z bratkami, nie? Ale nie sobie jeszcze postoją, na razie nie będę ich wyrzucać. A tu jeszcze mam jeden, ten właśnie kosz. I tu są te begonie, co kupiłam wtedy na... Czekajcie, bo zasłonię słońce. Te begonie to kupiłam wtedy u nas tutaj w Siennicy. I te też znowu te białe coś tam, to one były na targu kupione też po złoty 50 razem z tym niebieskim. I mąż właśnie tutaj od mojej cioci, bo się widział właśnie z moją ciocią, mówi tak, ty jakieś kwiatki w koszu u teściowej, teściowej w koszu jakieś kwiatki posadziłaś, nie? A ja mówię, no tak, przecież stoję na tarasie. A on mówi, to ja muszę się w Lublinie dowiadywać, że ty w koszu na tarasie posadziłaś kwiatki. Widzicie, on nie wie nawet o co chodzi. Żadnego filmiku nie ogląda i mówi tak, trzeba było pomalować ten kos sprayem przynajmniej. A ja mówię, ale ja chciałam taki właśnie bardziej, żeby był na bardziej podstarzały, a nie taki, wiecie, prosto ze sklepu. Bo ja bym chciała taki prosty ze sklepu, to bym sobie poszła i kupiła. A ja chcę właśnie, żeby taki na stary wyglądał. A mówi, a tu taka rączka paskudna, obdrapana. No, a ty z tej strony to nie widzicie, bo ten, dobra, koniec gadania. Trzeba się ubrać, ogarnąć trochę, jakoś wyglądać, nie? Żeby się dzieci, matki nie przestraszyły o poranku, jak wstaną. Dobra. Wczoraj znowu było brzydko, padało, ale to wiecie, bo wam mówiłam już chyba. Dobra, jeszcze wam pokażę te babeczki od Julki. A tutaj są te babeczki, co Julcia wczoraj robiła. I one są nadziewane później po pieczeniu takim dżemem, musem malinowym. Prezentują się tak. I jeszcze na to wszystko miała iść bita śmietana, ale dziecku mojemu właśnie, bo Julka właśnie sama ubijała tą bitę śmietanę i jej się zważyła. Także nie wiem, czy dzisiaj jedzie do Siennicy po drugie opakowanie bitej śmietany, czy po prostu już zostawi tak. Nie mam pojęcia, co ona ma, jakie tam plany. Ale to się nie liczy. Liczy się właśnie to, że sama przepis znalazła, sama upiekła babeczki. Ja jej jednym palcem w tym wszystkim nie pomagałam. No oprócz wiadomo tej bitej śmietany, bo to trochę jej przykro było, że jej się zważyły, ale i tak są bardzo dobre. Dobra, koniec gadania. Dopijam tą kawę, idę się ubierać i ogarniać jakoś. Spadaj. Hello!
Łopienniku. Także jak jesteśmy w Łopienniku, to każdy wie, gdzie jedziemy. Oczywiście, prawda? Fajsławic. No do Fajsławic też się dojedzie, też. Jesteśmy w Lublinie, drodzy Państwo. Chcesz się pokazać? Chcesz? Słuchaj szczęścia. Wypiluję Ci konto, wtedy wyciągnę. Widzicie, jak się boję? No zaraz odwrócę kamerę. Aby tylko wystarczy odwrócić i już go widać. Do Lublina. Tata został się na mieście załatwiać swoje sprawy, a my zabraliśmy samochód i przyjechałam tutaj oczywiście z towarzystwem moim, dzieciaczkami kochanymi, do Ikei. Zobaczymy, co tu ciekawego jest. Może jakiś uda się fajny przegląd półek zrobić, zobaczę. Jak nie będzie oczywiście dużo ludzi, to tak myślę, że zrobić jakiś przegląd półek, a i później pójdę tutaj na ten sklep, jak to Skrętę Shop, czy to się nazywa, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. No i oczywiście zaliczę. Zaliczę oczywiście TK Maxx, to przecież jest też obowiązkowo, jak tutaj to i TK Maxx, dobra. Także już nie przeciągając, uciekamy teraz na IKEA zobaczyć, co jest ciekawego. Mam ten znak, to jest shop. No. No byliśmy, teraz idziemy tam, właśnie też, do TK Maxx tu. A no
mogę jeszcze raz na okulent zabaw? No nie wiem, bo ja cię tutaj samego nie zostawię. Z kim cię zostawię, jak karty nie ma z nami? Co? No z nimi. Co z nimi? No na pewno oni cię nie będą pilnować, by Basko się porwał? To kupu będzie chciał? Boże, ja mam 14 lat. Ty, Mateusz, powiedziałam, że nie zostaniecie tutaj sami na placu zabaw z obcymi ludźmi. No jak będziemy wracać, to my nas będziemy... Na sekundę tak, jak nie będzie dużo ludzi, to na sekundę staniemy. Tak. Ale nie mam 14 lat. No, to jesteś bardzo malutki i koniec. I teraz przyszliśmy do Tigera i nawet nie mam zielonego pojęcia, nie miałam, że takie coś jest u nas w Lublinie. Tiger. Mogę taki? Nie, nie mogę. Czemu? Ale to tylko... Mogę co? No. Mamo, mogę... Raczej na pewno będzie za mały. Mamo, pomogę ci. To ci dam. Mamo, kup to serce, to ci dam serce. Mamo, kup serce, to ci dam serce. Tak będzie lepiej. Mhm. Pamiętam. O tu, 13 lat temu, był kiedyś Real i tutaj właśnie poznałam się z moim mężem. To taki sentyment nasz. Tutaj właśnie teraz jest Auschau! Tu kiedyś było technikum odzieżowe i tutaj właśnie ja kończyłam moją szkołę, technikum odzieżowe. Tutaj robiłam maturę, a teraz tutaj jest 23 liceum ogólnokształcące. Także widzicie, takie zmiany w Lublinie. I tak to się prezentuje moja dawna, stara szkoła. A my teraz stoimy w gigantycznym korku, bo jedziemy na cmentarz na Lipową. I niestety taki mamy gigantyczny korek, bo inna ulica jest w remoncie, a ja o tym nie wiedziałam, że ją remontują. Także sobie trochę postoimy, a tam pięknie kasztanowce kwitną. A teraz wjeżdżamy, tu mamy kul. Widzicie, już zapomniałam, co tu mamy. Tu mamy kul. O, kul. Także teraz jesteśmy na tak zwanym miasteczku akademickim. Tu właśnie mamy po lewej stronie kul, a po prawej będziemy mieli UMCS. Tylko to chwilę, musimy dojechać zaraz. Może coś będziemy widzieć. O, tutaj już budynki właśnie UMCS-u się zaczynają, wieżowce. No i wiadomo, tutaj bloczki, bo ludzie mieszkają. Straż Miejska sobie stoi i proszę bardzo, a tu już mamy budynki UMCS-u. Czyli Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. A ja w tamtym wieżowcu w tamtym jest Wydział Prawa i Administracji, to tamten wieżowiec, dobra. A teraz idziemy na cmentarz. To znaczy ja idę na cmentarz, a oni wyciągnęli tatę tutaj do Empiku, do plazy, bo obok właśnie jest Lipowej cmentarza, znaczy się jest Empik. Znaczy Empik jest plaza, a w plazie jest ten właśnie Empik i poszli tam, wyciągnęli, a ja kupiłam mojej mamie konwaliki po 5 zł, powiem wam, i znicze kupiłam i idę właśnie tutaj zaświecić, no bo wiadomo, że dzisiaj dzień matki, no to trzeba zaświecić. I powiem wam, że chciałam sobie kupić takie piwonie, ale pani powiedziała, że 4 zł za gałązkę, to mi się odechciało tych piwoni, powiem wam szczerze, strasznie drogie. W ogóle truskawki na targu, tutaj właśnie na Czechowie, 25 zł za kilogram, a czereśnie 40, chyba 5 zł za kilogram. Także po prostu szok. Trzeba iść chuchać i dmuchać na swoje własne truskawki, żeby były swoje własne truskawki. Dobra, ja już tutaj dochodzę na grób i już wam nie gadam. I tak mi się zaraz telefon rozładuje, to chyba już więcej do was nie pogadam, nic takiego. Jacek, podejdź proszę do kasy, pomóż. Skręcam, idę. Proszę? Ale po co ci Minecraft?
do czytania. No to jest do czytania. To nie jest do czytania, syneczku. Do czytania. Nie, nie. Nie, nie, bo my nie mamy takiego Minecrafta. Mam. Adasiu, nie, tego nie. Jakoś książkę do czytania mogę ci kupić. To może taką? Też nie. O, następną sobie nie, mam brać. Nie, tą. Nie, nie. I hejka, witajcie już jakiś czas po tym, jak do was ostatni raz mówiłam, to było w środę, tak, w środę był Dzień Matki, w środę do was nagrywałam vloga. Wczoraj ostatni dzień pogody był, bo dzisiaj właśnie już u nas od rana leje, zaraz mogę wam pokazać. Także u nas dzisiaj brzydka pogoda, pada, nie widać deszczu, jak pada, nie widać, nie. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że pada. Zresztą chyba słyszycie, jak leje, nie? Ale to pewnie w całym kraju leje. A na pewno już u nas tutaj na wschodzie to raczej w całym regionie właśnie tutaj u nas na wschodzie to pada. Także pogoda nie za ciekawa. Tutaj wam jeszcze pokażę, bo kupiłam wczoraj, byłam wczoraj tak chwilę w mieście, to zaraz wam powiem. I tutaj posadziłam w drugim koszyku. Tak, on jest też taki, wiecie, to jest stary koszyk też, co będę ukrywała. Przecież nie jest pierwszej młodości, ale postanowiłam go też wykorzystać i tutaj posadziłam dwa te pelargonie. W ogóle to się dowiedziałam od matki 3+, bo oglądałam właśnie matkę 3+, że to się u nich nazywa krakowiak. Pierwszy raz w życiu słyszę taką nazwę, bo u nas to się nazywa pelargonia. Także tutaj właśnie jeden koszyk opróżniłam, to wisiał od frontu, posadziłam tutaj pelargonię, jeszcze dwa będę zmieniała. A tutaj postawiłam teraz właśnie, bo tutaj mamy balkon, więc tutaj nie pada deszcz, a nie chcę właśnie, żeby to koszyki szlak trafił całkiem. Więc tak się tutaj prezentuje chwilowo. Chwilowo to leje. Dobra, idziemy dalej. Dobra, jestem z powrotem, także wczoraj byłam tak chwilę w mieście. I co dalej? A później to się wzięłam właśnie za nadrobienie moich domowych zaległości. Dzisiaj będę zaraz deskę do prasowania rozkładam, będę prasować, bo mam opotąd zresztą jak zawsze. Nie będę wam już pokazywała tego, to, bo się znowu przestraszycie, ile ja mam, ale ja muszę mieć poprasowane, no jakoś tak wychodzi. Mam w planie też posprzątać Mateusza pokój, bo tamte też jest tragedia, tak ja dzisiaj jestem taka, wiecie, sotę bez niczego. I nie zamierzam się malować, bo pada deszcz, nigdzie nie będę szła, tylko po dzieciaki do szkoły i tyle, więc się malować dzisiaj nie mam zamiaru. Powiem wam szczerze i tyle. Będę prasować, a wczoraj jeszcze trochę popieliłam. Tak, i wczoraj było właśnie pielenie, bo dzisiaj jest ostatni dzień, już deszcz leje, także wczoraj był ostatni dzień pogody, trzeba było z niej skorzystać. Powiem wam, że byłam na tym moim warzywniaku tam dalej, w skrzyniach wszystko ładnie poschodziło, tam nie widzę nic, nic nie ma po prostu, oprócz chwastu, to znaczy jeszcze takiego, wiecie, małego, nie? To nie ma nic, nawet nie wiem, w którym miejscu mam wbić grackę, żeby po prostu tego nie zmarnować. Dobra, i wam jeszcze nie pokazałam tych moich prezentów na Dzień Matki, to wam teraz właśnie pokażę i to będzie już właśnie, może się podrapać, i to będzie już koniec właśnie tego naszego vloga. A tu będę oglądała, nadrabiała dziewczyny właśnie na kanałach innych. Dobra, teraz wam pokażę na ten Dzień Matki. No więc oczywiście poszli na łatwiznę i że teraz jest bez, to pościnali po prostu bez, ale nie z mojego drzewka tutaj na podwórku, tylko tego przed siatką tutaj pościnali bez. Powiem wam, że ładnie pachnie, lepiej pachnie ten, aniżeli ten, co był wcześniej. Także bez bardzo ładnie pachnie, muszę mu tutaj wymienić. Wodę trochę krótko może ucięli, ale ok. Tutaj dostałam serduszko od Antośka. Nie wiem, czy będzie widać, co tu pisze, ale tu pisze dla ciebie buziak i bukiet kwiatów, to właśnie te. Bo o twoim święcie pamiętam, Antek. I to robili w szkole. I w szkole robili też taki tutaj, ale kalendarz, nazwijmy to adwentowy, zaraz to rozpakujemy i zobaczymy, jak to wygląda, bo jeszcze tego właśnie nie rozpakowałam. I dostałam filiżankę, a filiżankę to pewnie poznajecie, bo to jest filiżanka z Biedronki. Ale bardzo mi się właśnie podoba. I oczywiście kawa w niej zaliczona była na Dzień Matki, była zaliczona. I tu pisze, kochana, zdolna, mądra. I jeszcze idziemy dalej. A oczywiście były też i czekolady, ale czekolady to już są już zjedzone. Oczywiście nie przeze mnie, bo to nie były gorzkie. Tylko takie, wiecie, owocowe, nadziewane. No to takie nie bardzo. Ale, jak to się mówi, darowanemu koniowi się nie zagląda w zęby. Ale to ja nie zjadłam, tylko właśnie dzieciaki zjadły. I tutaj właśnie jest jeszcze prezent, bony. Bony do wykorzystania od Juleczki.
Także bony są właśnie od Juleczki i tutaj pisze, nie miałam pomysłu na prezent, więc to musi Ci wystarczyć. I tu mam bon na pozmywanie naczyń, oczywiście jednokrotnego użytku. Ja się śmiałam, że powinien być wielokrotnego użytku, no ale już wiecie. Na zrobienie zakupów, na ugotowanie obiadu, na wyrzucenie śmieci, na odkurzenie domu, mieszkania było, ale Antek zwrócił uwagę, że my nie mamy mieszkania, tylko dom. I na zrobienie prania. Dobra, także Julka, wielokrotnego użytku to będzie pewnie bon na zrobienie zakupów, bo Julka właśnie lubi jeździć rowerem. Bo Julka lubi jeździć rowerem do Sienicy, także Julka właśnie jeździ do sklepu i to nie mogę narzekać. No i to na tyle by było. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba taki vlog, bo on chyba pójdzie, nie wiem, jutro chyba pójdzie, bo dzisiaj będę zaraz robiła jeszcze pastę z tą makreli, co Wam obiecałam i chciałam Wam dzisiaj wrzucić właśnie tą pastę z makreli, czyli dzisiaj w piątek, to byście sobie przez weekend zrobili, bo naprawdę bardzo dobra jest i będę właśnie, znaczy to nie pasta, tylko paprykarz z makreli, z kaszą jagraną i to będę właśnie dzisiaj chcę zrobić i... Ale nie martwcie się, już kaszę jagraną to sobie świeżo ugotuję, bo tamta już nie ma. I chcę dzisiaj właśnie wrzucić ten paprykarz z kaszą jagraną, tylko muszę brać się za robotę i jeszcze za pracowanie. Ja zaraz sobie ugotuję kaszę jagraną, to ona tam szybko, wiecie, wystygnie i będziemy robić paprykarz. Ale naprawdę bardzo dobry paprykarz i myślę, że Wam się spodoba takie jarskie danie. Oczywiście wiadomo, zdrowszy taki paprykarz swojej roboty, aniżeli kupiony w sklepie. Dobra, koniec gadania, bo nie wiem ile ten vlog wyniesie, bo on jest zaczęty we wtorek, skończony w piątek. Także oczywiście, jeżeli Wam się podoba taki wyjazdowo, trochę niewyjazdowy vlog, to oczywiście tego kciukasa w górę i subskrypcji, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, będzie nam bardzo miło. A na dzisiaj właśnie to już życzę, pozdrawiamy oczywiście serdecznie, życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Pa! No i widzicie, już zapomniałam, że miałam Wam jeszcze to rozpakować i pokazać ten słoik przy okazji, sama zobaczyć. Taki ze mnie jest youtuber, dobra. Także słoik jest, prezentuje się tak, pisze, mamo, kocham Cię. Oczywiście ozdobiony jest z takimi różnymi naklejkami i powiem Wam, że takie prezenty zrobione samodzielnie od serca najbardziej cieszą, a nie takie. I muszę właśnie Wam powiedzieć, że takie prezenty zrobione od serca bardziej cieszą, aniżeli takie właśnie kupione w sklepie, bo tak to właśnie dziecko samo robi i ma pomysł właśnie jak to zrobić. I tu na każdym, to jest oczywiście herbatka czarna, to Antek mi powiedział właśnie, że Pani nie miała zielonej herbatki ani białej, dlatego jest czarna. I tutaj właśnie na każdym pisze tym, jak będę wyciągała sobie, to tu pisze na przykład za pyszne obiady. To jest właśnie za co dziękuję, czyli za pyszne obiady. Tutaj jest za... za co tu? Za pomoc w lekcjach. Tutaj mamy za uśmiech. Tu mamy za opiekę. Tu mamy za tor. Nie mam zielonego pojęcia, co tu pisze. Tu za pyszne obiady było, za serce. I tu jest za zabawki. Chyba za zabawki piszę. Dobra. Także taki właśnie prezent najbardziej cieszy. I ja sobie te wszystkie prezenty oczywiście zachowuję na pamiątkę. Żebym miała właśnie na starość czym się pocieszyć. Jak już uciekną z gniazda i nie będą chcieli ze mną siedzieć. Dobra, teraz to już naprawdę wszystko. Życzę Wam oczywiście miłego dnia albo wieczoru. I tak jak mówiłam wcześniej, do zobaczenia w następnym odcinku.